Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie, Anonki, w kolejnym odcinku Scape Story. Ja jestem Tasio, jakby już nikt o tym nie wiedział, nie pamiętał, zapomniał na śmierć. Odcinek pojawił się tak późno, ponieważ rzecz byłem na wakacjach i właśnie tak, i trzeba sobie zrobić przerwę. I właśnie, w ostatnim odcinku zostaliśmy przeniesieni do labiryntu numero uno. Mamy tutaj do przejścia piękną sekwencję platformową, którą wszyscy uwielbiają. I właśnie tak, dostaliśmy nową broń, dostaliśmy nożyk, miecz, blade, cokolwiek to jest, jakkolwiek to tłumaczyć. I tak, ta plansza z machine gunem trwa około 30 sekund. Jeżeli mamy go na trzecim poziomie i zapomniałem, że gram na hardzie i dlatego rzuciłem się w przeciwnika. Pięknie. Pięknie się zaczyna. No cóż. Więc wspinaczki. Kurwa, nadszedł czas. Hop, hop. Mogę być trochę zakichany, ponieważ jestem troszkę chory. Hop. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Nie! Punkciki! Nie. Dobra. Staram się zabić wszystkich przeciwników na mojej drodze, ponieważ jest to hard. O Jezu! Wow. You're too slow. O Jezu. Już niedługo na Sevalion TV. You're too slow. The serious. I tak, i prawdopodobnie będę spadał cały czas w dół po zabiciu przeciwnika. Przygotujcie się na to. Albo i nie. Dawaj punkty. Okej. Dobra. Moje punkciki! Nie. Prawie. Dobra. I teraz zaczyna się to. Hop. Hop. Doskonale. Hop. Hop. I hop, i hop. Dobra. Włączyliśmy drzwi, że tak można to powiedzieć. I dobra, i schodzimy w dół. Titanfall. Zapiszę, dla pewności. I widzimy zepsutego robota, a raczej jego część. I karaluszek. Karaluszku, chodź się... O, niemiłe lagi. Nie podoba mi się to. O, daj takie coś. Takie żarciki, sekwencje platformowe. I panie i panowie, najlepszy według mnie ost z całej gry. Jeżeli ktoś byłby nim zainteresowany, bo na YouTubie wstawiają osty z tej gry, jak praktycznie z każdej, to nazywa się on Genka 2. Polecam. Przez J. Genka. I tak, drugi poziom naszego Blade'a. Nasz Blade jest taki większy i jest fajnie. Możemy nim ciachać na różne strony, taka ciachaciajka. Jest on no, na pewno wiele wygodniejszy w użyciu niż takie małe coś. Oho. Okej, dawaj punkty. Ops. Łopsi. A, drzwi mam na szczęście otwarte. Wystarczy przejść przez labirynt. Ha. Jeszcze raz. Mamy nasz drugi poziom. I co ja chciałem? Aha, niedługo będziemy zbliżać się do dosyć ważnej lokacji. Hop. Labirynt dwu, proszę bardzo. O, o, nie, nie. Możemy zablokować strzały tych różowych ludzików naszym mieczem. Fuck! I właśnie... Dlatego powinniśmy trochę szybciej atakować niż oni.
Ale nawet jak nam się to nie uda, to zawsze właśnie możemy to zablokować bez spiny. Nie wiem, czy normalnymi strzałami można te ich strzały zniszczyć. Nie jestem pewien, nie chcę mi się sprawdzać, nie chcę umierać. Dobra, labirynt W, po raz trzeci. Chcę trzeci poziom mojego miecza. Blade'a. Te karaluszki jak umierają, to zaczynają się przez chwilę tak jakby taplać. Kładą się na ziemi i robią łobo. I tak, tutaj te karaluszki akurat są bardzo przyjazne. Możemy z nimi pogadać. Co zamierzam zrobić? Cześć. Jeden chce zjeść Mimigę. Drugi twierdzi, że jest jakiś sekret na tej wyspie. W ogóle znajdujemy się na wyspie. No i tu właśnie mówią o... najprawdopodobniej o... Jezu, nie mogę tam wskoczyć. Czyli pewnie później tam się pojawia. Mówią o Misery. Chodź tu, karaluszku. Aha, czyli koniec labiryntu jest gdzieś wsio daleko i jest zamknięty przez wielki głaz. I trafiliśmy do labirynt shopu, który niestety jest po włamaniu i nic nie ma. I tak, i u niego dostajemy wszelkie upgrade'y do broni, czyli jeżeli mamy Polar Stara i Firebola, to co ja mam, dostajemy Snake'a. Snake działa trochę jak normalny Fireball, tylko że leci, znaczy wygląda jak normalny Fireball, tylko leci zygzakiem i przelatuje przez ściany. Ja go nie chcę, ja wezmę sobie zupełnie coś innego, więc jeszcze tutaj do tego sklepu zawitamy. Tak, jeżeli mamy przy sobie machine guna, ten karaluszek oferuje nam przyspieszenie do ładowania broni, co jest dosyć dobre, kiedy zdecydujemy się latać. I chcemy latać. O! I dobra, tu zaczyna się ciężki fragment. Ja już mam trzeci level. I tak, trzeci level broń wygląda tak. Nie Arthur, to jest King. King leci zamiast miecza i zostawia po sobie takie właśnie smugi cięć. Jeżeli King złapie przeciwnika, to zostaje jeszcze chwilę na ekranie, przy czym te smugi wokół niego są. Czyli wtedy po prostu są... pojawia się on dłużej i o, właśnie tak. Mieliście przez chwilę okazję to zobaczyć. Nie sądziłem, że zabije to wszystkich i to jest dosyć naprawdę potężna broń i warto ją sobie zachować na walkę z ostatnim bossem. Możemy ją później, wymienić za Nemezisa, który też jest dosyć silną bronią, tylko że dosyć silną, trudną w obsłudze, może silną. I tak, wejdziemy tutaj do tajemniczego pokoju i najpierw pierwsze co? Zapisujemy grę. Tak. Dzień dobry. To coś wygląda jak żaba, a to drugie już nie, ta pielęgniarka nie, ten lekarz wygląda jak żaba. Nie, to nie jest lekarz, to jest w chwili coś tam. I widzimy tutaj naszą przyjaciółkę Curly, która też została złapana. O, właśnie tutaj ona o tym mówi. Miała hołpa. Like you try my best. I jest jej przykro, że nie mogła ochronić swoich przyjaciół, a fight for my friends i tak. I możemy iść do kliniki. Ja zapiszę, ponieważ nie chcę się z nimi po raz piąty gadać. Wychodzimy. I walczymy z naszymi... Wow, to było szybkie.
No cóż. Hop, 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 hop. Dobrze. Wiele expa. I tak możemy też. Wow. Nie doskoczę chyba tam. Możemy też tym trzecim poziomem blokować nasze ciosy. Tak samo Kingiem, jak i tymi smugami. Używamy Klinik Keya, który otrzymaliśmy, i bierzemy Cure All. Taka tableteczka śmieszna. I trafiamy na bossa. I zobaczcie, jak on się po prostu pięknie rozpływa. O. Hop. O, lag, nie podoba mi się to. Taktyka jest dosyć prosta, o, proszę bardzo. Możemy go jeszcze poatakować. On się rozpuszcza. I ślad po nim zaginął. Tutaj nie możemy sprawdzić, co tutaj jest. Możemy jedynie wyjść. Chciałbym się tam dostać, nie wiem jak zupełnie, bez maszyny. Aha, dobra, już wiem jak. To później. Okej. Okay. Wow, to mnie jeszcze zabiło. Fuck, mogłem od razu i zapisać. Mój błąd, mój błąd. Dobra, karaczanki, umierajcie. Fuck, ja umarłem. To nie miało być tak. To nie było w planie. Wow, do Jack Jacksa. Dawajcie expa. Dobra. Wchodzimy do kliniki jeszcze raz. Dostajemy Cure All. Wow. To było szybkie. Serio. W ogóle ten obszar, kiedy King kogoś pseudo złapie, jest o wiele większy niż normalne smugi, które po sobie zostawia. To jest bardzo przydatna informacja. Będzie nam ta broń pomagała w wielu momentach, kurwa jego mać, w których będziemy musieli pozbyć się spawnujących się wszelkich potworków. Jak na przykład w ostatnim etapie gry. Dobra, hop. Dobra, olać. Przepraszam, że tak pociągam nosem, no ale. No ale. Właśnie tak, ponieważ bo. Wow, to było zbyt bliskie, nie wiem jak ja to przeżyłem w sumie. Okej, on sobie gdzieś tam lata, a my go zabijamy. Prawie. Teraz go zabijemy. O, jeszcze możemy go tak pobijać. I dobra, wychodzimy. O, no nie, nie, nie. Op, op. Dobra, King, broń mnie. Wow, Boże, to było zjebane. Jestem zjebany. A. Wow.
No nie no, Boże, zapominam, że to naprawdę jest hard i nie mogę skakać na tych ludzi po prostu, bo mi się tak podoba. Ech. Wow, teraz się zapatrzyłem, ile minut nagrania było. Gomen. Czas włączyć tryb Jaxas E. No, kurwa, gratuluję. To było beznadziejne. Dobra. Teraz pełna mobilizacja. Pełne skupienie. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Tak, chodź tu. Wow, to było dobre. Ech. Nie mogę tak cały czas smarkać. O, może ja zrobię dobrą rzecz dla świata? Okej, mam nadzieję, że tego nie było. Słychać jak smarkam? No cóż. Może to jakoś pomoże. Okej. Nie musimy wcale w niego jeszcze atakować w tym momencie, ale dopiero wtedy będziemy mogli wyjść. Dobra. Nie. Fuck! Dobra, idźcie stąd. Dobra. Zapisać? Tak, wiem, że na górze jest skrzynka. To mówię coś o duchach. No, Carly już nic więcej nie mówi. No dobra, daliśmy tabletkę. Nic więcej z tym nie możemy zrobić. Tak, idziemy. Wow! Nie mam już tej tabletki? Nie, nie mam. Exp. Naprawdę można bardzo dużo expo zdobyć. Dobra. Nie dostanę się tam na górę za Chiny Ludowe. No, ops. Dobra, i teraz. Hop. I to będzie dosyć trudne. Bo już sobie... Kurwa, przypomniałem co tu będzie. Save point powinien być trochę bliżej. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Ten znasz, że cokolwiek chciałbym mieć. Na przykład taki fajny checkpoint. Chciałbym tam doskoczyć, ale na razie nie mogę. Szlak. Hop.
tych. No nie, no bullshit. Kurde. W ogóle nawet się nie skapnąłem, że nic nie mówiłem przez ten czas. A w głęboki... Kurwa mać. Ten etap jest taki fajny, muzyka jest taka fajna, ale to nie znaczy, że chcę w nim zostać. Całą wieczność. No, wow. To nie powinno mnie trafić. No! Kurwa mać! Będę w nich strzelał! Jak bruski czołg! No, no nie, to nie był świetny pomysł. Dobra, sprzątamy od początku. W skupieniu. Sprzątamy karaczanki. Ale mnie nos strasznie spędzi. Rany boskie. Da, pardonsik. O, świetnie. Głową muru nie przebijesz. No, przepraszam. W sumie? Może i by to już skończyć? No, może nie. Spróbuję jeszcze parę razy. Dobra. Dół mamy załatwiony. Tutaj musiałbym... Nie mam jak przeskoczyć tamtego. Znaczy... Od razu do prawej strony. Ten karaluszek. A, on wszedł na dół. O! Fuck, źle wymierzone. Hop. Przestaje mi się to podobać. Tak bardzo, bardzo. No nie, no! Nie zauważyłem nawet go. Nienawidzę tego etapu. Lagi. Ta gra przestaje mi się podobać z dnia na dzień. Okej. Dobra. Wracamy. Zostaw, Jezu, odejdź. Co? On mnie nie dotknął. Kurwa mać. Gówno.
Jeszcze raz. I tak w nieskończoność. Aż pierożki. Jezu. Gówno. Tryb ninja. Ninja potrafił skakać po ścianach, Janio. Dlatego walnąłem głową w sufit. Bo. To się dłużej schodzi. To jest niewygodne. Dostałem bukakę na twarz ze wszystkich stron. Wrum. Rum, rum. Najgorsze są te, co strzelają. Dobra. Expo trochę dostaliśmy. O, zawsze. Wow, to był fart. To też był fart. Sfarciłem niemiłosiernie. O, o, odejdź. Okej. No, psa! Kurwa! Byłem blisko. Tu powinien gdzieś być save point, naprawdę. No, chuj. Dobra, chuj, nie chce mi się już w sumie grać. No to będzie koniec odcinka. Który tak naprawdę od 17 minut powtarzana była ta sama sekwencja. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć.